Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Ostrowcu Świętokrzyskim miały uroczysty charakter. Święto strażaków stało się okazją, aby w obecności samorządowców i parlamentarzystów oficjalnie oddać do użytku strażnicę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Ostrowcu Świętokrzyskim miały uroczysty charakter. Święto strażaków stało się okazją, aby w obecności samorządowców i parlamentarzystów oddać oficjalnie do użytku strażnicę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2. Remont rozpoczął się z rocznym opóźnieniem, czyli w roku 2010. Wykonawcy na prowadzenie prac remontowych energii wystarczyło tylko na kilka miesięcy. Mimo zabezpieczonych środków finansowych, prawdą okazało się powiedzenie, że pieniądze to nie wszystko, ponieważ w miesiącu listopadzie rozstaliśmy się z wykonawcą i na zimę zostaliśmy dosłownie bez dachu nad głową. Obiekt został kompleksowo wyremontowany i przystosowany do obecnych standardów. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Wiesław Cisek wspomniał, z jakimi problemami borykano się w trakcie remontu. My pozyskujemy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, od komendanta głównego, od ministra spraw wewnętrznych, od pani wojewody, od pana marszałka, a także i samorządowców, takich jak pan starosta ostrowiecki. Prace w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 2 zakończyły się w październiku 2013 roku. Ich koszt to ponad 3 miliony złotych. Te kilka lat ostatnich to jest naprawdę sporo pieniędzy przeznaczonych zarówno na sprzęt, doposażenie jednostek, ale także na modernizację i budowę nowych strażnic. Strażacy, aby móc skutecznie udzielać pomocy, muszą inwestować w sprzęt. Urządzenia, których używają podczas akcji, są drogie, dlatego konieczne jest wsparcie z zewnątrz. Z punktu widzenia takiego bardziej formalnego, bo cały budżet przechodzi straży pożarnych przez budżet starosta, ma to niby charakter formalny, ale jednak my się staramy, żeby co roku przy tych lichych pieniądzach, jakie mamy do dyspozycji, o czym zresztą wielokrotnie mówiłem, znaleźć parę groszy również dla strażaków. Są to sumy rzędu, powiedzmy, 150-200 tysięcy, ale to ma również znaczenie. Właśnie dzięki wsparciu z różnych instytucji możliwe było wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w nowoczesny sprzęt, którego na terenie powiatu brakowało. To jest sprzęt bardzo drogi, ponieważ koszt takich dwóch samochodów, które tutaj były pokazywane, jest to 2 miliony złotych. 2 miliony złotych jest trudno znaleźć w budżecie komendanta powiatowego czy wojewódzkiego, więc muszą być tutaj programy odpowiednie, które powodują, że kupujemy taki sprzęt. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu przyznaje, że dzięki modernizacji i nowym samochodom dużej zmianie ulegną warunki pracy ostrowieckich strażaków. W końcu nastała taka normalność, bo to, co do tej pory się tutaj działo, to po prostu nie było godne pracy strażaka. W tej chwili, mówię, strażacy mają godne warunki, mogą odpowiednio wypełniać swoje obowiązki. Strażacy zadbali też, aby jednostka, podobnie jak i nowe samochody, zostały poświęcone w typowy dla strażaków sposób. Święto strażaka dotyczy również strażaków ochotników, a ci mają się w naszym powiecie wyjątkowo dobrze. Państwowa Straż Pożarna i OSP są skazani na siebie. Ja powiem, że w naszym powiecie jest ponad nas strażaków w druhu ponad 2000. Strażaków pełniących służbę jest ich kilku dosłownie. Wiadomo, że przy zagrożeniach jest potrzebny nie tylko sprzęt, ale i ludzie, w związku z czym jest ta bardzo dobra współpraca. Jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2 oraz nowo zakupiony sprzęt mają też ogromne znaczenie dla ochotników, którzy będą mogli w niej podnosić swoje umiejętności, aby móc udzielać pomocy w każdych warunkach.